Witam Was tutaj, cześć, tam Wzorz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskich inwestycji. Tym razem nowa pętla na Woli. Młynów zmieni się, nie do poznania. O ile aktualna pętla to jest takie małe coś, właściwie nie wygląda jak pętla, tylko miejsce, gdzie tam autobus znalazł jakieś miejsce, że może zawrócić, a po prostu przedłużony przystanek, na którym po części autobusy mogą się zatrzymać, no to dobrze, to można by w teorii nazwać pętlą. Ale nie, ZTM mówi dość i chce normalnych rozmiarów pętle, gdzie autobusy przegubowe i inne będą mogły spokojnie się zatrzymać, jak i również ładować od ładowarek elektrycznych. Ale więcej o tym, jak zawsze, niezastąpiony Jakub Sykut. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj przy placu budowy, przy ulicy Jana Ostroroga. Powstanie tutaj pętla autobusowa, która ma być ukończona w całości w grudniu 2021 roku. Ma być tutaj więcej miejsc dla autobusów niż na poprzedniej pętli na Młynowie. Oczywiście zostaną wymienione chodniki oraz ścieżki rowerowe. Co ciekawe, mają powstać ładowarki dla autobusów elektrycznych. Jak widzicie za mną, ulica jest całkowicie rozkopana. I oczywiście jest zamknięta. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie, tak jak Sykut powiedział, dosyć ciekawa pętla. Teraz możecie zobaczyć, jak wygląda postęp tutaj prac na wrzesień. Mniej więcej tak to wygląda. Ten odcinek się chwilę pojawia później, ale tak czy siak. Będą się tutaj parę przystanków nowych. Pojawiają się m.in. przy bramie cmentarza tutaj Pomozowskowskiego. Będzie specjalny właśnie przystanek w tamtym rejonie. Taki nowy, trochę bardziej przesunięty, aby można było bezpośrednio wejść na cmentarz. Pewnie będzie na żądanie, ale jest. Także tam ładnie wygląda i do tego mniej więcej rejonu jest aż przesunięta cała budowa i cała ulica tutaj jest po prostu remontowana. Co ważne, po przebudowie tutaj wrócą nasze pasy rowerowe i będzie można normalnie jeździć też rowerami, tak jak to było wcześniej. Także tutaj z tej strony jest dobra zmiana, w sensie jest tak jak było, mniej więcej tak to wygląda. Jedyna nowa ścieżka rowerowa, jaka się pojawia, to jest dojazd do parkingu rowerowego, który będzie na środku. Jeśli dobrze pamiętam, zaraz sprawdzę, obok ekspedycji, tak, bo ekspedycja to też tutaj się pojawia, specjalna dla kierowców autobusów, także to też jest dobrą nowiną. Przystanki autobusowe. Cała pętla będzie zawierać, z tego co zauważyłem, jeśli dobrze, najprawdopodobniej dwa miejsca dla dwóch linii autobusowych. W teorii niedużo, w teorii dużo. Będą tutaj aż cztery ładowarki dla autobusów elektrycznych, więc spokojnie będzie można się tutaj zatrzymać. W teorii więcej autobusów może się zatrzymać poprzez wymijanie innego, ale tutaj i tak zazwyczaj były tylko na tej pętli dwa autobusy, więc tu dużej zmiany nie ma. Tak jak mówiłem, jedyna ścieżka rowerowa to jest dojazd tego parkingu rowerowego bezpośrednio obok pętli, także to też na plus. I kolejny przystanek to jest już na ulicy Ostroga i tam będzie właśnie dla kolejnych autobusów, które właśnie objeżdżają cały ten rejon i tędy jeździły normalnie prosto dalej. Także tak to wygląda. Drugi przystanek w drugą stronę będzie w kierunku ulicy Obozowej, na tej też ulicy. Jak dokładnie tutaj autobusy będą wjeżdżały, tego jeszcze nie wiem do końca. Na pewno to będzie dosyć ciekawe, bo jeżeli faktycznie będą tutaj jeździć autobusy przegubowe, jak ZTM mówi, bo będą się mogły tutaj zmieścić, to będzie to dosyć ciekawy wygląd, bo te uliczki, znaczy no nie są uliczki, są ulice, ale nie są też jakichś największych rozmiarów. Na pewno autobusy przegubowe się zmieszczą, jeśli na Białęce potrafią jeździć na niektórych liniach, co nie zmienia faktu, że to i tak będzie dosyć ciekawie wyglądać. Z tego co widzę, na tej pętli będą dwa perony o długości 60 i 40 metrów. Staną tam dwa autobusy, 12-metrowe i 3 18-metrowe. Wybudowane zostaną też chodniki, ścieżki rowerowe, parking rowerowy. Będą wiaty, ciekawe jakie będą wiaty, i miejsce do zamontowania elektrycznych ładowarek. Infrastruktura będzie dostosowana dla osób niepełnosprawnościami, no ale to wiemy, to na wszystkich nowych pętlach jest robione. To jest jedyna tak przy okazji nowa pętla w ostatnim czasie, bo o ile pętla na Winnicy autobusowa nie jest jakoś strasznie wykorzystana i po prostu to jest jeden wielki plac, na którym autobusy się zatrzymują, to tutaj to jest faktycznie ładna pętla, która o wiele lepiej to wygląda, według mnie przynajmniej.
Także tak to wygląda. Budowa pętli to oczywiście nie wszystko, bo jest też wymieniona całkowicie ulica, nowe skrzyżowanie, nowe chodniczki, wszystko w tym rejonie będzie nowe, nówka sztuka nieśmigana, także bardzo dobrze. Obecna pętla młynów, tak jak mówiłem przed chwilą, przy ulicy Płockiej jest po prostu zbyt mała i jeśli chcielibyśmy tutaj więcej autobusów, żeby mogły się normalnie zatrzymać, to tego się nie da zrobić. Także tak to jest zrobione. No i to dobrze. Przy okazji oczywiście ZDM zrobi tutaj azyl dla pieszych, czyli to, co lubi robić, czyli bezpieczne przejście dla pieszych, żeby samochody czy tam autobusy ich nie przejechały. Pętla ma być gotowa w grudniu tego roku, czyli prawdopodobnie już niedługo. Także na to czekamy niezmiernie. Jeszcze jak będzie pętla tuż przed otwarciem lub po otwarciu, przyjedziemy ponownie z Sykutem i nagramy, co i jak to wygląda. Także mam nadzieję, że tutaj widzieliście mniej więcej, jak wyglądają prace. A teraz przejdźmy do tego. Albo jeszcze zanim przejdziemy, to możecie teraz zobaczyć, jak będzie wyglądać w sumie gotowa pętla, żebyście tutaj mieli pokazane, jak to będzie wyglądać, bo tam tutaj ZTM, WTP pokazało, jak będzie wyglądać gotowa pętla na wizualizacji planie. Także dosyć ciekawe to wygląda, lekko tutaj nasza ulica Ostrodroga się zmieni, ale sądzę, że to jakoś bardzo nie będzie to duży problem. Przy okazji oczywiście będzie więcej terenów zielonych, no to chyba nie muszę mówić. Dobrze, no i jak zawsze na sam koniec musi być ciekawostka. W przyszłości linie autobusowe 106 i 136 będą odjeżdżać stąd, a nie ze starej pętli na Młynowie. Linia 103, przez to, że ulica jest tutaj zamknięta, musi objeżdżać ulicą Prymasa Tysiąclecia. Jest to dość duży objazd. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, za plecami mając rozkopaną Warszawę, Jakub Sykut. Tak, czy dokładnie tak jak Sykut powiedział, ta linia po prostu w przyszłości będzie jeździć obok tych nowych przystanków, obok tej nowej pętli i to wszystko będzie całkiem nieźle wyglądać. Czekamy niezmiernie, tak jak to już mówiłem, i miejmy nadzieję, że niedługo ta pętla będzie już funkcjonalna i ZTM w końcu będzie mógł lepiej funkcjonować. Swoją nogą, miejmy nadzieję, że ta pętla nie będzie się nazywać Młynów, tak jak wtedy poprzedni przystanek, bo trochę to może mylić się dla osób spoza Warszawy, które przyjeżdżają, że jest przystanek, jest stacja metro Młynów, jest pętla autobusowa Młynów i obydwie te obiekty są w zupełnie innych miejscach Warszawy. Miejmy nadzieję, że to się zmieni, no i się to wszystko powinno wtedy polepszyć. Zobaczymy też przy okazji, jak ta pętla będzie się nazywać. No i tak, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i co, możecie mnie też wspierać, tak jak tutaj te osoby, które się właśnie wyświetlałem na ekranie. Bardzo im za to dziękuję, już niedługo pewnie więcej kontentu i innych filmów będzie mogło się pojawić dzięki nim. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro pojawimy się w warszawskiej średnicy, ale nie na zachodniej, a na innej stacji. Znaczy nie stacji, w sumie na przystanku kolejowym. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!